mają pretensje, że tutaj władze naszego miasta nie pomogły im w pozyskaniu 5-hektarowej działki, bo mówili, że miasto nie dysponuje taką działką. No i później były rozmowy na temat, aby miasto im pomogło w prowadzeniu rozmów z syndykiem w Elgo, prawda? Wynajęciu jakiejś hali, bo chcieli powiększyć tutaj, prawda, swoją działalność. Mówili, że no po prostu nie było sposobności, żeby porozumieć się w tej kwestii i od następnego roku przenoszą całą działalność, prawda, z Gostynia do Płocka, do Parku Przemysłowego, gdzie po prostu no, mogli się porozumieć, a u nas tego porozumienia nie było. I bardzo bym prosił o taką informację, dlaczego nie można było porozumieć się z tą firmą u nas. Proszę bardzo. Bardzo mówię i wyjaśniam, to jest jakieś nieporozumienie, to panie przewodniczący chwilą powiedział. Faktycznie firma rolna spotkała się ze mną, uczestniczyli w tym spotkaniu nie tylko przedstawiciele firmy Rolmar, ale również pracownicy Urzędu Miasta. To co pan mówił, faktycznie dotyczyło to spotkanie, ewentualnych rozmów z panem syndykiem, ale my ze swojej strony przekazaliśmy informację o możliwościach inwestycyjnych na terenie Gostynia. Panowie zapoznali się z naszymi terenami, zapoznali się z ofertą, uzyskali informację, że jest działka, która w tym momencie no, jest przymierzana do wejścia w skład tej panowej strefy ekonomicznej. Tyle oczywiście o strefie mowy nie było, ale informacje na temat terenów inwestycyjnych na terenie Gostynia jest, no, taką informację panowie uzyskali. Co do rozmów z syndykiem, ja dokładnie nie pamiętam, ale również przekazałem informację o tym, że rozmowy z firmą, że z panem Kamińskim jeszcze, z właścicielem Elgo, no, są bardzo trudne, utrudnione, że tutaj tak naprawdę nie ma żadnej możliwości, żeby z tym człowiekiem rozmawiać. Co do syndyka, ja może poproszę pana mecenasa, żeby wytłumaczyć, jaka jest prawna w tym momencie możliwość o negocjowaniu właśnie że w tej chwili Elgo jest w upadłości likwidacyjnej, tak? Mają masę upadłości, zarządza syndyk, i nie mamy na syndyka żadnego wpływu. Szczerze mówiąc, jesteśmy w tym postępowaniu jednym z wierzycieli, jednym z większych wierzycieli, więc no, siłą rzeczy syndyk z nami kontaktu co najmniej nie szuka, tak? No, bo próbuje obiektywnie musi wszystkich wierzycieli traktować porówno, nie stosując żadnych preferencji. I sposobem sprzedaży gruntów majątku Elgo, no teraz rządzi prawo upadłościowe. Tak? I nie jest też tak, że można pewne rzeczy załatwiać w drodze negocjacji, skoro przepisy prawa upadłościowego nakazują przeprowadzenie określonych procedur. Co za tym idzie, my nie mogliśmy mieć wpływu na to, jaką decyzję podejmie syndyk. Tak? To wszystko zresztą się odbywa, wyceny biegłych, przetargi, tym podobne działania, tak? Bo tak jak powiedziałem, likwidacją majątku Elgo rządzi w tym momencie ustawa prawo upadłościowe. I syndyk też ma ograniczone pole manewru. Chociaż gdyby nawet go nie miał, to jesteśmy tylko jednym z wielu wierzycieli w tym postępowaniu. Nie mamy na pana syndyka żadnego wpływu. Doszło do jednego spotkania z syndykiem na prośbę burmistrza. To dotyczyło naszych zaległości i wierzytelności, ale dowiedzieliśmy się, że postępowanie upadłościowe w tym momencie jest na bardzo wstępnej fazie i tak naprawdę dopiero trwa szacowanie tak wierzytelności, jak i aktywów upadłej spółki i póki co no jeszcze mowy o sprzedawaniu konkretnych spółek majątkowych nie ma. Dobra. Jeszcze proszę podniosę. Ja cały czas podtrzymuję informację o naszej ofercie inwestycyjnej. Jeżeli firma Rolmar jest zainteresowana, gorąco zachęcam, żeby ta firma wie, jaka jest sytuacja w naszym mieście. Jest działka przy ulicy Kowalskiej. Może możemy, że tak powiem, przetarg na tę działkę ogłaszać, tak?
Nie ma żadnej tutaj z naszej strony złej woli. Z syndykiem rozmawialiśmy, syndyk wytłumaczył po kolei, na czym polega cała procedura teraz likwidacyjna. To co pan teraz podpisuje się pod tymi słowami, faktycznie taka była rozmowa.